Szanowni Państwo, czasami bywa tak, że ten lepszy musi ustąpić temu słabszemu. Tak czasami się zdarza. Mówi się, że mądry musi ustąpić głupszemu. Tak samo dzisiaj my jako MCAP ustępujemy tym słabszym, czyli Igrzyskom Olimpijskim, i dajemy im czas antenowy podczas najlepszej pory o 13:45. My natomiast będziemy się cieszyć tym, co będzie rozgrywane o godzinie 11, a dzisiaj rozgrywany będzie piąty konkurs drużynowy 9 DSJ 4 MCAP na skoczni Grodzce Olimpia Szanse Sojusz, i zapraszają Państwa na dzisiejszą rywalizację. Dariusz Jaguar, witam serdecznie. Oraz Marek Rudziński, kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, wczoraj tutaj w Engelbergu w jednej, no nie będziemy tutaj robić reklamy oczywiście dla tej knajpy lokalnej, ale odbył się bankiet komentatorów, odbył się bankiet tej redakcji innych. No i Darek, było dość sympatycznie, przyznaj. Tak, naprawdę sympatyczny, miły wieczór. W miłym towarzystwie, także super. Tak, bo byliśmy, MCAP reprezentowaliśmy my oraz Tymon Blat. No i powiem Ci szczerze, Darek, że nie można wykluczyć tego, że Tymon Blat pojawi się jutro podczas transmisji. Nie można tego wykluczyć jak najbardziej, ale byłoby to ciekawe doświadczenie. No, z Tymonem jeszcze nie miałem okazji, żeby zawody skomentować. Tak, ale na pewno Tymon miałby bardzo dobry głos po jedzeniu surowego jajka, które wczoraj musiał zjeść. Ale to dobrze, to zostawmy. Przed nami, Szanowni Państwo, rywalizacja drużynowa. Na czele obecnej stawki mamy, no co ciekawe, Niemców. Tutaj mało kto się spodziewał, że Niemcy tak dobrze sobie będą radzić. Tutaj klasyfikację generalną zaraz sobie odpalimy, żeby troszeczkę więcej na jej temat powiedzieć. Niemcy na 5 konkursów, drodzy Państwo, 2 zwycięstwa, jedna pozycja druga i 2 razy na pozycji trzeciej. No Darek, spodziewałbyś się, że Niemcy w każdym konkursie będą stawać na podium? No jak najbardziej, tutaj to jest no wielka niespodzianka. Powiem szczerze, że moim faworytem, patrząc na kadrę, na zawodników, no byli Norwegowie. Niemcy zaskoczenie, no i jestem ciekaw, jak poradzą sobie dzisiaj. No dokładnie tak, Norwegowie próbują gonić tak od pierwszego konkursu, no ale im to nie wychodzi, a wydawali się, że faworyci są murowani. Duńczycy na miejscu trzecim, Polacy pozycja czwarta ze stratą 850 punktów, czyli bądźmy poważni, nie mamy już szans na zwycięstwo. No i myślę, że marne mamy szanse na wskoczenie na podium, co jest dla mnie no niemiło jednak niespodzianką. No zdecydowanie tak. Dzisiaj no warunki na skoczni niezbyt sprzyjające. Wiatr silny w plecy, dochodzący do 2,5 metra, więc no Darek, powiedzmy sobie szczerze, ten rekord, który należy do Andersa Hurtado Beisfaga, czyli odległość 140,5 metra, raczej chyba jest dzisiaj no niezagrożona, bądźmy tak, poważni. Tak, ta odległość jest bezpieczna, natomiast dzięki tym warunkom konkurs może być jeszcze bardziej ciekawy, zaskakujący, i to myślę daje szansę tym reprezentacjom, które na ogół się nie liczą. Dokładnie tak. No to 3 takie reprezentacje będziemy mieli na początek. Rosjanie, Brazylijczycy i Jamajczycy. Oni punktów nie zdobyli. No Rosjanie podczas ostatnich zawodów w Park City przegrali awans do drugiej serii o 1/10. Duńczycy im zabrali wtedy tę przyjemność i niestety Rosjanie nie byli w stanie się zakwalifikować. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Rozpoczyna to Daniła Prewalski. Znana firma, czy sponsorem Royalty Line, Darek, znana tobie firma? Tak, znana firma, producent garnków przede wszystkim i sprzętu ogólnie gospodarstwa domowego, ale tymczasem Prewalski w powietrzu. Prewalski, dobrze! Rozpoczęcie dosyć przyzwoite. No i zobaczymy, jak to będzie się dalej układać. No Rosjanie jeszcze bez punktów, o ile dobrze pamiętam. Tak, Rosjanie bez punktów, najbardziej. No i zobaczymy, czy dzisiaj po raz pierwszy uda im się te punkty zdobyć. Spodziewać bym się nie spodziewał, ale przy tych warunkach wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Sędziowie, kto dzisiaj będzie nam wydawał wyroki. Na stanowisku pierwszym Jürgen Cykasen z Niemiec, na stanowisku drugim sędzia gospodarz, pan Tim Kolonia, niespokrewniony z świetnym biegaczem Dario Kolonią. Na stanowisku trzecim Francuz Nicolas Desim, na czwartym Makoto Suzuki z Japonii i Jani Soininen na stanowisku piątym. Brazylijczycy, Kanu, zawodnik już z przeszłością w konkursach indywidualnych, tam kariery wielkiej nie zrobił. No i po tym słowo chyba też to się nie zmieni. Chociaż... No i odległość Prwalskiego mniej więcej. Pół metra bliżej. Druga pozycja, ale widzieliśmy, jakie miał problemy w locie temu. Spore problemy. Czyli ten wiatr musi jednak naprawdę przeszkadzać. Brazylijczycy za Rosjanami, a już teraz czas na Jamajczyków, senior. Jamajczycy bez punktów drużynowo, bez punktów indywidualnie. Alex Ankerwindle nadal dorobek zerowy. A senior, oj, słabiutko. Zdecydowanie najkrótszy skok, 109,5 metra,
no, nie przeniósł swojego ciała na zbyt... zbyt... dalekie odległości. Dalekie odległości, dokładnie. 85,6. No i Jamajczycy oczywiście zamykają stawkę. A już teraz Katar, Matthew Miron Mlynowy. No Katarczycy zaczęli lepiej skakać indywidualnie z wyłączeniem Mlynowego, więc tutaj najsłabszy z Katarczyków nam się teraz prezentuje. No jak wyszedł w powietrze, dosyć nieźle. Wysoko, brawo! No i jeśli najsłabsze ogniwo skacze, tak, no to czego możemy się spodziewać po tych najlepszych? Ta Kazimiera Szczuka zrobiła ci reklamę. Na pewno by się uciszyła teraz, jakby słyszała, że powiedziałeś najsłabsze ogniwo. I powiedziałaby, Dachku, przegrywasz. No to zobaczmy jeszcze raz na Matthew Mirona Mlynowego z tej takiej typowej kamery. Węgelbergu. Węgelbergowej, tak jest. A szkoda, powiem ci szczerze, że te transmisje FIS-owskie teraz są realizowane już bez tej klasycznej kamery, no bo to dodawało takiego uroku, bo coś innego. No dlatego to jest właśnie ten drugi turniej. Właśnie. No ale widzimy. Punktka praktycznie osiągnięty. No dobry skok Mlynowego i spokojne prowadzenie na ten moment. 15,7. No to kolosalna różnica. 15,6 punktów. Teraz Jarosław Polżadek, pierwszy z Czechów, jak mawiał Filip Progulec. Filip Progulec, Polżadek skuśnik cię nie lubi. No proszę, no nie skuśnik. No nieźle, nieźle. Ale zauważyłeś, że bardzo wysoko skoczkowie wybijają się w powietrze. To znaczy, zauważyłem, że tylko dwóch jak na razie, Mlynowy i Polżadek. Mlynowy i Polżadek. No. Na przykład Senior, jeśli dobrze pamiętam, leciał bardzo płasko. Kanu zresztą tak samo. Pod task samo, a Prewalski tak po środku, powiedzmy sobie szczerze. Był taki punktem wspólnym. Może tak powiem troszkę pół żartem, pół serio, taki bezjajeczny ten. Na pewno ten żart nie bawiłby Tymona Blata. Arturo Isidoro Ferrari. No i Włosi, którzy też w tym sezonie zaskakują. I widzimy. I proszę, Ferrari! Mówiłem, zaskakują Włosi. 127 metrów, znakomita odległość w jego wykonaniu. No Pierino Crisetti zaczął skakać coraz lepiej. Ósme miejsce, no, przypomnijmy, zajął w Garmisch-Partenkirchen podczas jednego z konkursów. A więc trzeba przyznać, że w końcu ta ekipa Lunardiego zaczyna skakać lepiej. No i wydaje się, że dzisiaj są perspektywy ku temu, żeby zakwalifikować się do drugiej serii. Pomimo niesprzyjających warunków, tu 1,5 metra akurat w jego przypadku bocznego wiatru, bo to tego Darek trzeba ocenić naprawdę pozytywnie. Nawet więcej niż pozytywnie, bardzo dobrze, moim zdaniem. Tak jest. I spokojny ten lot, bardzo spokojne. Lądowanie też, jak powiedział nasz znajomy, aliganckie. Aliganckie, tak jest. Aligańskie, nasz znajomy serbski, tam dziennikarz Kosow. Tak. Kosow. 122. I jeden i to jest nota. Który zresztą, jeśli dobrze pamiętam, też kiedyś uczestniczył, tak. Pod skocznią. Choć on jest bardziej takim, można powiedzieć, uczestnikiem bankietowym. Tak jest. Taki Wojciech Becker. Tak, on bardzo lubi Mariana Lutosławskiego. Tak jest. Tymczasem Damian Berge. Oj, też wysoko. No i proszę bardzo. Też wysoko, brawo, dobra odległość. No i czyżby te warunki się troszkę polepszyły, czy po prostu mamy lepszych zawodników? Mamy lepszych zawodników. Ciekawostka co to do Damian Berge. Dwa tygodnie temu, podczas rywalizacji w Park City, zapomniałem, powiem ci szczerze, portfela po zawodach i Damian Berge pożyczył mi $23. Wow. $23 na posiłek oraz na piwo. Oraz na piwo w jednej Skype w Park City. No i wczoraj Damian Berge przypomniał mi o tym, że dał mi te $23, musiałem mu je oddać. Adolf Stalinsberg tymczasem. Niezły występ Valdi Fiemme. Forma Adolfa bardzo słaba. Potwierdza się to. A to był właśnie następny z tych zawodników, którzy nie wyszli wysoko w powietrze. Tak. Ale może weź to też taki może skrót kamery, trudno to powiedzieć. Nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, bo od razu jakby ciągnęło go w dół. Bo tam, wiesz, przy tym wietrze oni tak jakby spadają już na 7 metrze, na 110 metrze. A tutaj no szorował praktycznie od 80 metra. No to Sami Menele teraz tam się szykuje do startu. Finowie także wygląda to lepiej. Od objęcia trenera, objęcia stanowiska przez trenera Putansau. Dwa razy zwycięstwo Antalainena. Raz Kalicja. Średnio Menele. Średnio, 119. To też najsłabsza postać w tej kadrze fińskiej.
No i powinno to już wyglądać lepiej. No w tym momencie Finowie są na pozycji piątej, a prowadzą Włosi. Francuzi, trochę zaskakująca ta czołówka. I teraz... No sentyment się pewnie dzieje włącza. Japończycy. To czy może jeszcze nie teraz. Ale tak trochę. Tak troszkę jest. No to zobaczmy, dzięki Musashimaru. Oj, nisko. On chociaż teraz złapał troszeczkę tę wysokość, to roszenie i nie złapał. Nieźle. Choć można się było spodziewać czegoś więcej. 120. 5,5 metra, 5. Druga pozycja, dobre noty. Jak Japończyk. Jak Japończyk. No a Darek, tutaj na chwilę może na temat Igrzysk Olimpijskich, bo to jednak numer jeden dzisiejszego dnia. Jak myślisz, czy Polacy dzisiaj są w stanie coś osiągnąć? No, numer dwa oczywiście po Engelbergu dla nas, tak. Co jeszcze raz, czy Polacy mogą tak. Są w stanie coś osiągnąć? Dokładnie. Powiem tak, moim skromnym zdaniem jest szansa na medal. Wydaje mi się, że nie na złoty. No też mi się tak wydaje, jednak ci Norwegowie są mocni, ten Wonsa czy Johansson, Wellinger, silni. No i wydaje się, że Polacy są troszeczkę na pozycji właśnie takiej, która nie daje im szans na złoto. Tak, jest bardzo dużo dobrych skoczków, którzy mogą tam zdobyć mistrzostwo. Sojczoj. To już śmiechem żartem. Siergiej Tkaczenko. Siergiej Tkaczenko, tak. Ale nie, śmiechem żartem, no wydaje mi się, że z dwoma złotymi wyjedzie Wellinger z Pyeongchangu. Nie życzę mu tego, bo go nie lubię. Ja też, ale no niestety jest mocny. No to teraz, szanowni państwo, Jakub Panasewicz. Też zaczyna skakać lepiej, polska kadra no dzisiaj jest moim faworytów. Trzymajmy kciuki za Panasewicza. No i zobaczymy. Wysoko wyszedł. I dobrze! I dobrze. No dobrze, dobrze, nie stracimy do czołówki. 120. To znaczy przynajmniej niedużo. No niedużo, tak, no powiem ci tak. Pan Jakub Panasewicz potrafił gorzej psuć skoki. Ja tak a propos tematu Panasewicza. Śniło mi się dwa dni temu, że byłem na imprezie, proszę ciebie, a tam, obok tego miejsca, gdzie była impreza, było boisko do piłki nożnej i na pustą bramkę, wiesz kto strzelał? Janusz Panasewicz. O, proszę bardzo. Tak, Janusz Panasewicz. Chwilę z nim zagadałem, ale miałem wrażenie, że jest zażenowany rozmową ze mną. W sumie mu się nie dziwię. I Rotantor Kormoran. Też wysoko. No ale... Słabiej. Troszkę. Szósta pozycja dopiero. Czyli przy normalnych skokach Norwegów i Niemców... O, czekaj, bo tutaj o listę 99. Do czego mam ciebie dodać? Pisze nam, żebym go dodał do czegoś. Do czego mam ciebie dodać, gościu? No i Eivind Branner-Jedberkow. Teraz najsłabszy Norweg. Najsłabsze ogniwo, jeszcze raz powiem. Tak jest. Troszkę ospale. Ale i tak troszkę pasywnie, ale nieźle. Będzie przed Polakami. Chyba 1/10 za Polakami, jeśli dobrze. Tak, oni będą za Polakami, to jest miejsce piąte. Stoi 1/10. 1/10, no więc i Polacy, i Norwegowie chyba najsłabsze ogniwo już. Tak. Mamy za sobą. Tak klepnęli po pupie i wygnali. Tak. Natomiast tak patrzę właśnie na kadry, które są przed nami. Japończycy wydaje mi się, że to najsłabsze ogniwo teraz będą mieć. Tak, to jest tak samo Włosi. No tak, tak, Profitara Lienta. Francuzi wydaje mi się, że w trzeciej kolejce. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Tymczasem Thorsten Klosenseiter. No i tutaj może być daleko. Zobaczymy, jak sobie poradzi Niemiec. Stać go na dobry skok. No i spokojnie, no i będzie daleko. Naści Niemcy są niesamowici. I prowadzenie? Drugie, a więc Włosi. No i to jest niespodzianka. Niespodzianka, spora niespodzianka. Więc, drodzy kibice, róbcie zdjęcia, róbcie screeny, bo na razie jest sensacja. Ale sensacja. Zobacz, musiał być naprawdę Arturo Isidoro Ferrari oceniony bardzo wysoko przez sędziów, no bo Klosenseiter 2 metry dalej, a nota 2 punkty mniejsza. Mniejsza. Praktycznie 2 punkty mniejsza, tak. No. Naprawdę chciałbym jeszcze raz zobaczyć, później jeszcze przesiędziemy sobie, myślę, na powtórkach, jeszcze raz przeanalizujemy ten skok Ferrariego i zobaczymy, czy naprawdę był taki dobry, no bo ocenami tutaj Włoch wygrał.
No ale wiesz, powiedzmy sobie szczerze, że wszędzie zdarzają się oceny mniej sprawiedliwe, no. Czy nigdy nie poczułeś się taki skrzydzony w szkole niską oceną? Tak, ale wiesz, ale no tak jak mówię, no nie pamiętam dokładnie tego skoku Ferrariego, żeby jeszcze raz tego przeanalizować, musiałbym zobaczyć, bo też nie chcę Włochom po prostu krzywdzić złą krytyką. Tak. Znaczy krytyka to na ogół jest zła. Znaczy tak, krytyka. Nie chciałbym Włochom krzywdzić krytyką. O właśnie. O właśnie tak. No to drodzy Państwo, czas na drugą turę. Na pewno widziałem tutaj w typerze, że ktoś tam postawił, że Włosi wygrają konkurs dzisiaj, no, ale się pomylił i potem uznał, że to był błąd i zmienił chyba na Niemców. No to byłaby sytuacja, jakby Włosi wygrali. No nie chcę mi się w to wierzyć, ale zobaczymy. Zobaczymy. Oczy życie i tego oczywiście. Warfołomie i Falasek. No i właśnie jeśli mówimy o najsłabszych ogniwach, to wydaje mi się, że Rosjanie mają je właśnie teraz. No, przyzwoicie. Mogło być gorzej. Tak. Podobnie do Prewalskiego, chyba 2 metry krócej, o ile się nie mylę. Tak, tak, ja miał 117 Prewalski, dokładnie. No. Słaby skok ogólnym. Ogólnie poszli w przeciętność Rosjanie. Tak, tak. Ale są ruchu, 117 i 115. Tak, ale jeszcze będą mieli Irkucka. Irkucka, tak, który też jest bez formy, dodajmy. No i ojciec Kaba. Zobaczymy, czy wymodlił sobie dobrą próbę. Oj, coś tam się musiało wydarzyć. Musimy modlić tylko o to, żeby wylądować. No to zaraz zobaczymy, co się stało, no bo się wydawało, że leciał dobrze. No i wiemy, że Brazylianie są szybcy jak koci. Szybcy jak koci, szybko spadł. Tak, ale no niestety chyba żegnamy. No szybko. Reprezentantów kraju kawy. Szybko jak koci pożegnali się z tym konkursem, można powiedzieć. Oj, tutaj coś się wydarzyło. Szybcy jak koci. Ale dobrze, że się wyratował. Tak, tak, tak. Niewiosa była z nim. No i Brazylia oczywiście zamyka stawkę w tym momencie. No a teraz George Fakol. Zobaczymy, czy pokaże Fakola. Oj, później. Też właśnie płasko leciał, ale... Ale proszę, oj! Oj, już. Leciał na końcówce. No ale 120,5 to naprawdę przyzwoita odległość. Trochę Jamajczycy chyba zbliżą się do Rosjan. Tak, ale to była taka fantazja chyba jamajska. Może nie wiem, po spożyciu jest George Fakol, bo naprawdę na takiej fantazji tutaj poleciał, że... Fantazje jamajskie to wiesz, po czym się pojawiają. Tak, 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 właśnie o tym no mówię, po spożyciu właśnie tego środka. Tak, tak, tak. Ja nie mówię tutaj absolutnie alkoholu, bo nie mamy tutaj Wojciecha Beckera przecież. A szkoda. A szkoda. Choć myślę, że dzisiaj z racji wszystko i Wojciech Becker też swoje zrobi. Tak jest. Zobaczmy. Ale proszę raz. Bardzo, to jako fantazja. Oj, oj, oj. O, już na głęboki przysiad widzimy. Jakby tak chciał zatańczyć kazaczoka takimi dolnymi partiami swojego ciała. Schylił się ku dołowi, tak to kulturalnie nazwijmy. Na drugim miejscu Jamajka, 180. Schylić, jeśli już, jak to poprawiamy, tak schylić się nie na ku górze. Ale, ale na przykład, a nigdy nie powiedziałeś cofnąć do przodu? Podczas na wideo przesuwałeś, weź tam cofnij do przodu. No oczywiście, że się mówiło. Pamiętam, no, oglądając z kolegami, no przepraszam, że to powiem, filmy pornograficzne na wideo jeszcze w młodości, no to właśnie jakiś taki był fajny moment, na przykład był taki film, w którym były trzy kobiety i mężczyzna i te kobiety myły się wtedy w misce i jedna z nich w tej misce będąc się wywróciła, proszę ciebie, wywróciła się i zawsze cofaliśmy do przodu na ten moment, i nazwaliśmy ten film Jegut, ponieważ ten fan, który w nim występował, mówił przez cały film tylko i wyłącznie dwa słowa Jegut, Jegut. Dobrze, ale może to nie jest moment, żeby opowiadać o takich rzeczach. Na Kef Ali. No to zobaczymy, czy tutaj będzie gut. Yeah. Gut. I świetnie. Bardzo dobra próba w wykonaniu Aliego. 127,5 metra i oczywiście Katarczycy obejmują prowadzenia. No był Jegut, czy nie? No był Jegut. Był Jegut, tak. Był Jegut. No i Jegut się przyjął. A tam był jeszcze jeden taki moment, po przebieraniu byli takie stroje barokowe i tak dalej, już to nazywali tenory. Tenory, tak to nazywaliśmy. I tam był taki... Jegut tenory. Jegut tenory. No i tam był taki mężczyzna, który nie wiem w jakim to było języku. On siedział sobie na
na łóżku takim pani robiła coś, to już nie będę mówił, bo to najmniej istotne. I on tylko i wyłącznie powiedział coś takiego: Hyczek menedy, hy? Hajpom! Jegut, tak najbardziej. Nie, po markiecie nie trzyma, absolutnie już nie. Po prostu dobry humor. W dobrych humorach, no bo... No i Michał Jeromin. Och, tak. Wczoraj chyba o nim... Damian Szpilman coś przez telefon mówił. Tak, tak, dokładnie. Ale dobrze leci Jeromin, no brawo! Proszę. Dobra odległość. 123 metry, to dobra odległość, trzeba przyznać. O, jakie noty, dwie dwudziestki. No jeszcze jedna dwudziestka. 19,5, 19, no super. Jakby były 3 dwudziestki, to można by to do czegoś nawiązać. 3 dwudziestki, trójka dzieci. Tymczasem Michał Jeromin wyprowadza tego na pozycję za 10, 20 plus? O to chodzi? No może być. No i liderzy. Arturo Hitara Lilienthal. Zobaczymy, co teraz słabsze ognisko włoskie nam zaprezentuje. No i chyba spadną troszkę Włosi w tej klasyfikacji, no albo i nie. Spaść to może i spadną, ale... Ale wstydu nie zrobi. No nie. 123 metry. Dobre noty, właśnie popatrz na noty. Właśnie teraz zwrócił uwagę, same 19. No czyli trzeba ocenić to pozytywnie. Tutaj pozytywnie. Bardzo dobry komentarz, co ten Jeromin nam na Płodziu. 235,5. No na Płodziu także czasie są na trzecim miejscu, czyli nie ma tragedii. No i tylko przegrywają z Katarczykami, którzy dzisiaj naprawdę pokazują formę wyśmienitą. Dokładnie tak. No i to się wszystko potwierdza. Tutaj jest jakieś przełożenie tego, co było indywidualnie na drużynówkę. Katarczycy dobrze. Krishetti zaczął skakać lepiej. Ta kadra też widać, no może nie zabrzmi to najlepiej, ale dobrze pociągnęła tutaj w górę. No Czesi na miejscu trzecim. Zobaczymy. Teraz Francuzi. Bieg do rolewy RTP. No i po nim można się spodziewać, właśnie w sumie nie, inaczej. Po nim nie wiadomo czego można się spodziewać. Tym razem No to Francuzi chyba z głowy już. 110,5 metra. Fatalny skok. No i niestety. Niestety. Tak więc... Fatalne noty. Ale zasłużone. Tak, ale mówiłem o tym najsłabszym ogniwie w osobie André Moshe. A tu no niestety. No powiedzmy tak, Brazylijczycy się wykopali przez ojca Kabę, Francuzi przez pierdolelewę Tepi, a Rosjanie ogólnie się wykopali, tak, tak, dokładnie. Jamajczycy, no też senior tam, nic wielkiego. Teraz Austriacy, Gebhard Hartinger, awans do zawodów, do drugiej serii w końcu. Oczywiście ostatniej rywalizacji indywidualnej, no ale jak widać forma Austriaków jest fatalna. Fatalny. Fatalny to ja jest, to wiem. Wiem. Ale teraz niezły wynik, są 23,5. No myśli, że jakby tak do Hartingera powiedzieć. Albo nie, do Hartingera nie, bardziej do Stalinsberga ten skok byś trzeba powiedzieć. Adolf, fatalnie wyglądasz. Powiedz, co się stało w tym skoku, myślisz, co by odpowiedział? Mógłby powiedzieć chłopaki gazu. Dobrze, także tutaj widzimy klasyfikację, jeszcze chwilkę rzut oka, jak to się prezentuje na dole. Jamajczycy już dosyć wyraźnie, Brazylijczycy niestety nam odpadają, Jamajczycy już dosyć wyraźną stratą, ale ciekawi mnie jak Jamajczycy i Rosjanie jaką mają stratę tutaj do czołówki, czyli do awansu drugiej serii, myślę, że Austriacy, Marku, tak mi się wydaje. Także tutaj no Rosjanie, raczej tutaj ta czwórka, która jest teraz na przodzie, już ma pewny awans. Austriacy? Austriacy. No w sumie chociaż... Chociaż Finowie w formie, no zobaczymy. Zobaczymy. No to Tuomas Jessonen, to już wielokrotnie mówiliśmy. To jest skoczek, któremu nie jest tak łatwo przenieść swoje ciało z punktu A do punktu B. Z tego, że jest go całkiem dużo. Ale teraz wysoko, jak wysoko pofrunął Jessonen! I to chyba najdłuższy... Najdłuższy jak na razie skok. 130. Pierwszy powyżej 130 metrów. Powiem ci, Darek, szczerze, szkoda, że nie mamy tego noszenia dzisiaj mocniejszego. Znaczy, właściwie w ogóle go nie mamy. Bo oni naprawdę wysoko wychodzą w powietrze. Gdyby dorzucić jeszcze 2 metry pod narty, to może by to frunąć około 140 metrów. Jak najbardziej, ale zobaczmy, bo i tak skok świetny. Przy tych warunkach wiatr boczny 1,8 metra. Fajnie łapał to noszenie, zobacz tymi nartami. Ale i spokojnie. Jak już złapał, wiesz, to powietrze, ten wiatr, to leciał tak bardzo spokojnie. Leciał jak po pizzę, można powiedzieć.
232-2. No i Finowie po tym słabszym skoku Menelec skakują na pozycję trzecią, ale są nadal za Włochami o 3,3. No i teraz, no i zostajemy przy tym określeniu na dzisiaj najsłabsze ogniwo Japończyków. To sam powiedziałeś. Tak, ale no, kiedyś ktoś mądry powiedział, że kadra jest mocna tak, jakie jest jej najsłabsze ogniwo. A najsłabsze ogniwo Japończyków miało problemy i ląduje na 119 metrze. Powiem ci tak, że tutaj sędziowie dość pobłażliwie spojrzeli na tę próbę, albo ja mam problem ze wzrokiem, no trochę mam. Zobaczmy na lądowanie, bo wydawało mi się, że tam jednak było troszeczkę ono zachwiane. Lot dość spokojny, choć anemiczny. No i tutaj już podciągnął ten narty niepotrzebnie, całkowicie niepotrzebnie, bo miał ten wiatr. No i tak, to lądowanie kiepskie. No dobrze, więc Japończycy najsłabszego mają z głowy, teraz Słoweńcy, u nich w obecnej formie wszyscy są słabi. Więc oni nie mają najsłabszego ogniwa, oni po prostu są najsłabszym ogniwem. No i widzimy ten kosmik. Ojej. Taki skok bezradności. Bezradności, tak. Bezbarwny. No się... Przepraszam, Michał, aż się nie chcę tego komentować. No dobrze, no to teraz Janusz Wietrzy-Balkon, zwycięzca ostatniego konkursu w Val di Fiemme. Engelberg to nie jest jego ulubiona skocznia, ale to nie jest istotne. Powiedzmy sobie szczerze, to na pewno nie jest najsłabsze ogniwo. No nie, lider klasyfikacji generalnej, Janusz Wietrzy-Balkon. Na pewno najmocniejszy zawodnik w tej drugiej serii. Panie Januszu, więc powodzenia! Oj problemy. No i... No słabo. Od takiego zawodnika oczekujmy więcej. Tak. Trzeba to powiedzieć, słabo. Z problemami Janusz Wietrzy-Balkon. Ale to się znowu potwierdza, że Janusz w drużynówkach jakby to traktował po macoszemu troszeczkę. Przeciętne te jego skoki w drużynówkach po raz kolejny. Przecież on w Park City to był najsłabszym z Polaków. Tylko czy ja dobrze pamiętam, czy dalej skoczył nawet Kuba Parasewicz? No dalej właśnie skoczył Kuba Parasewicz. Chociaż nie wiem, bo wiecie, że chyba jednak Janusz ciut dalej. Ładnie, elegancko to wszystko było, no tylko że jakieś 6-7 metrów za blisko. No do czego? Może to jakiś problem mentalny? Może mentalny. Może po prostu brak zaangażowania, no ale pół metra dalej od Jakuba Panasewicza to nie jest żadna... A notami nawet słabiej niż Panasewicz. Słabiej. No, jak dla mnie to ujma. Ale powiem ci tak, to się tylko potwierdza to, że Janusz będzie jutro mocny indywidualnie. Bo to jest taka prawidłowość, bo drużynówce dobrze indywidualnie, więc takie to dalej potrzebne. Miejmy nadzieję. No, drużynówce też byśmy chcieli więcej. No, oczywiście. No, Duńczycy... też by chcieli więcej, myślę. No i dobrze, Poldaro. I dobrze. Tyle co Janusz. No i zobacz, to jest jednak dobrze świadczy o Januszu, bo gdy on skoczył 125, powiedzieliśmy, że to był skok słaby. A gdy skoczył Poldaro, powiedzieliśmy, że dobry, czyli jednak poprzeczka u Polaka znacznie wyżej. No bo po prostu to jest zawodnik z tego topu. Tak. Więc od niego trzeba wymagać już skoków regularnych powyżej 130 metra na każdej skoczni. No to jak top, no to mamy teraz. No to mamy top. Timo Vistensen. No i pokazuje, że to jest naprawdę top! Ach, pięknie! Fantastyczny, 131 metrów i Norwegia zasłużenie wskakuje teraz na sam szczyt. Fantastyczny. No i chciałoby się powiedzieć, panie Januszu, proszę spojrzeć, jak to się robi. Tak jest, no właśnie. Świetne wyjście z progu, od razu wysoko. Zadał narty. Tak, i szybkie przejście w fazę lotu, to jest to, co mi się u niego bardzo podoba. Ta agresja, ta chęć, jakby chciał łapać to powietrze do rąk. Timo Vistensen, fantastycznie. Chyba powiem ci szczerze, że tak, to jest chyba pierwszy konkurs, tak odbiegając troszkę od tego tematu, gdzie tak już zielono się robi za skocznią. Tak, więc no idzie wiosna. Idzie wiosna. No ale proszę bardzo, już od razu wywindował Norwegów na prowadzenie. Jeszcze 43. No i jest zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale jednak to jest... 4,6. Tyle mają Norwegowie przewagi nad Katarem, no jak odpowiedzą Niemcy. Jens Kastel dorabia sobie troszeczkę w ostatnich czasach na infoliniach. Dobrze. Chyba... Brawo, Kastel! Proszę bardzo. Świetna próba. No i właśnie mówiliśmy o tych Niemcach, dlaczego oni prowadzą, a proszę, oni po prostu mają drużynę. Mają kolektyw, tak. No, znakomita próba Kastela. To jest chyba jego najlepszy skok w tym sezonie.
130,5 metra. Nie spodziewałem się, ale tam lądowanie to chyba też było tak zwane już na... Ammanowskie. Ammanowskie. Ojej. Tak, strasznie ten telemark wyglądał, powiem się. No jak, no to tam chyba 18 na się pojawiły. 18,5, jeśli dobrze pamiętam. No to przy całej sympatii na Jensa Castella, ale nie należały mu się kanoty, absolutnie. Ale dostał, no niechaj będzie. No ale i tutaj już ciekawie się zacznie robić. Niemcy przed Norwegami. 1,8 punktów. 1 metr. Katarczycy na trzecim miejscu, Włosi na czwartym, wysoko, Finowie piąte, Polska na szóstym, dwa równe skoki, liczymy na Bykmaszera Jarosława, Dania siódma, Czesi na ósmym, Japończycy troszkę tracą, potem Austriacy już większa ta strata. No i Francuzi sobie pogrzebali chyba tę szansę. Tak. No to dobrze, teraz Rosjanie, tak jak powiedzieliśmy, sami się wykopali, Nemeszka to wypad. No jak Nemeszka to wypad, no to zobaczymy. Walczy, dobrze, pociągnie. No i nieźle. 119,5, chyba najlepszy skok ze wszystkich tak, Rosjan. Tak, najlepszy, ale na równym, średnim poziomie Rosjanie. Tak, 296,7, czasem na czacie pojawiła się nawet kobieta, Marzena Kuczkowska. Witamy, brzmi jak taka reporterka wiadomości. A za uwagę dziękuję, Marzena Kuczkowska. Jesus de Judas! No zobaczymy, miejmy nadzieję, że skoczy daleko, że nie zdradzi swoich ideałów. Ojej. Wszystko w temacie. Wszystko w temacie, tak. 90 metrów. No chyba trzeba być obiektywnym. Powiedzmy sobie, że Jesus de Judas to jest najsłabszy ze skoczków prezentujących się w dniu dzisiejszym. No i co, zaprezentował? No, nawet ojciec Kaba skoczył lepiej. Tak. Ale no, ty lepszy miał Jesus de Judas. Pamiętasz, że ojciec Kaba się ratował jednak. Jul Brenner, fachowiec od upadków. Ale i szalony. Szalony, tak, jest. Tutaj możemy się spodziewać czegoś ciekawego. On zawsze agresywnie w tym powietrzu. I znowu jest agresywny, znowu jest agresywny! I świetnie! Oj! No nie no. No i... cóż. A nawet tu zaczął lądować troszkę wcześniej. Ojej. No powiem ci tak, Marzena. O imieniu Marzena można wnioskować, że jest się kobietą, no ale w porządku. Teraz gender. Nie negujemy. Brenner walczył mocno. Ale niestety ale kończy znowu z upadkiem. Widzimy to jeszcze raz. Patrz, on tutaj nawet na 110 metrze był położony na laty. Nie no, tego się nie dało wyratować. Może jakby na dwie nogi lądował, to może. Ale tak, ciekawe właśnie co by było, jakby się Putinow gdyby skakał indywidualnie Jul Brenner, na to w ilu konkursach zaliczyłby upadki. Dobrze, że on skacze tylko drużynowo, no bo on by się połamał nam jeszcze. No i teraz trzecia ekipa po serii po dwóch skokach. Juho Kutanen, Katar. No i chyba... trafił na progu, tak mi się wydawało. Dobrze. No i tutaj mówiłem, Katarczycy równo, dobrze skaczą w dniu dzisiejszym. Może szanse na podium? Może, chociaż... zobaczymy. To będą skakać ci wielcy niedługo. No wydaje mi się, znaczy ja już swoje podium ogólnie wytypowane mam. No to taki typę. Dawaj. Norwegowie, Niemcy, Finowie. No, powiem ci, że może przychylić się. Gdyby było głosowanie w Sejmie, podniósłbym rękę za tym wnioskiem. Franciszek Zachrobski. Czesi jeszcze się liczył. O! No i Zachrobski... Brawo! Brawo! Dobra odległość. A jeszcze będą mieli indycka. Jeszcze indycek. Na desę. Czyżby znowu Czesi w drugiej serii? Jest to możliwe. Raz to już się zdarzyło, to było w Japonii, pamiętam. Tak. Komentowałeś jedną drużynówkę, no i Czesi byli w drugiej serii, teraz jest szansa, że będzie to po raz drugi. To teraz zostanę trenerem mentalnym Czechów. Kiwy Kawasakiego i Czechów. Tak. Ale powiedzmy tak, no Martin Dycek na deser, zjadłeś indycka na deser, czy bardziej wolałbyś słodkie rzeczy na deser? Słodkie rzeczy na deser. Na przykład wyobraź sobie, że wczoraj jeszcze indycka nie byliśmy zjeść. To nie byłoby ciekawie. Leone Mendieta, no i Włosi. Ale oni muszą być teraz nabuzowani.
Dobrze, 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 Mendieta, dobrze, brawo, świetnie! Czy walka o podium dzisiaj? Chyba to na to się zanosi. Został jeszcze Crescetti. Tak właśnie przed sezonem mówiono, że albo Mendieta, albo Crescetti. Któryś z nich powinien skakać, postawiono na Pierino. I teraz Pierino może zobaczyć tak, że skoro Leone skacze, no to ja muszę. No właśnie. Także taka wewnątrz, jakby to się mówi, wewnątrzszkolna, kiedy się mówi rywalizacja. Tak, 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 dokładnie. Kto pojedzie na zawody? Kto pojedzie na zawody, także no może być ciekawie. A jedziesz na zawody? Wiem jakie zawody, także nie. Okej, okej. Okay. Francja. André Moshe. No gorzej od wertypy chyba nie może skoczyć, no, ale zobaczymy. Nie da. No. Wow! A jednak się da. Oj. To wyglądało Darek groźnie niestety. Ale wysoko wyszedł w powietrze, myślałem, że naprawdę będzie dobry skok. Co najlepsze, a tutaj zaraz zobaczymy, to musiał być jakiś indywidualny błąd, André. To jeden z groźniejszych upadków w tym sezonie. Na szczęście on tam amortyzował ten upadek. Patrzmy. O, i tutaj wychylenie. Jakiś podmuch. Oj, dobrze, że to zamortyzował tymi nogami, bo gdyby on poleciał nartami, sztorcem... Tak, ale dobrze zrobił, widziałeś, od razu próbował wypiąć nartę jakby. Także... No, przy pomocy lekarza, ale jednak podniósł się André Moshe. Ja tak zawsze byłem ciekawy, jakie to musi być uczucie dla skoczka, kiedy on jest tak wysoko w tym powietrzu i upada na zeskok. Ty zeszłeś twardy, zbity. No właśnie, to jest straszne. No to na pewno nie są ludzie, którzy nigdy tego nie robili, no, na pewno. Działa jak gumy. Tak, mają... Znaczy może nie tyle są przystosowani do tego, ale na pewno coś takiego też trenują. Jak bezpiecznie to robić, żeby się nie zabić. Na pewno coś takiego jest. Tak no. Mi się przynajmniej wydaje. Miro Zagrawski chyba nie trenował. Bułgar. Wspaniały chłopak młody, szanowni tak. Państwo. Świeć Panie nad jego duszą. Marty jest terminisie. Rest in peace. Tak jest. Wow. A co do rest in peace? Ha. No to... RIP Austria. Tak. Tak. 301. Fatalna nota. Austriaków, fatalne to ja jestem, wiem. I to znowu przy Austriakach padło. No ale zobacz, no 21, 28, 32. Austria nie będzie w drugiej serii. Absolutnie. Oni mogą nawet przegrać z Rosjanami. Nie no, Irkutsk. No ciekawa, ciekawa walka. No teraz Lasse Kalissen. Drugie miejsce podczas ostatnich zawodów, więc Kalissen też forma góruje. No Finowie wyraźnie odżyli po zwolnieniu Nikoli. Zdecydowanie, proszę, proszę! Świetna próba Kalissena. No, panie Kalissen, jestem pod wrażeniem. Powtórzył wynik Wistansena, 131. No i świetnie, powiem ci Darek, super, że taki zawodnik wraca nam do gry. Ja pamiętam, że Lasse Kalissen wygrał tutaj w Engelbergu podczas 6. Pucharu Letniego, jeszcze Pucharu Mediamont wówczas. To był konkurs, w którym debiutował właśnie Timon Blatt za mikrofonem. No i jak dobrze pamiętam, to też po konkursie był bankiet. To jest nieodzowna część się. Tak, to jest jednak, no jak tak, taka symbioza. Mamy tutaj taką przyjemną, rodzinną atmosferę, więc... Tak, dokładnie, golimy sobie nogi. Nie no, to był żarcik, oczywiście żarcik, ale takie zadanie wczoraj jeden z naszych komentatorów otrzymał, z tym, że go oczywiście nie wykonał, nie wykonał. Sohujano. No, też tak agresywnie dosyć w tym no powietrzu. No i wyciągnął. To się udało. A Japończycy pamiętamy, że też jednak oni walczą o awans do drugiej serii. Bo jeszcze tego awansu pewnego nie mieli. No i póki co Darek nie będą mieć. Piąta lokata są za Czechami. Więc w tej ostatniej turze Indycek będzie odpierał ataki Kawasakiego. No i to będzie ciekawe. Starcie. To. A strata jest naprawdę nieduża. Natomiast dużą stratę mają Słoweńcy, Giga Kelter. No cóż, jak się skacze słabo, no to ma się dużą stratę. Jak się nie ma, co się lubi. Jak się nie ma, lubi co się lubi, tak. To się lubi co się ma. Tak. Tak. Jeszcze cytując pana Szpakowskiego. Pozdrawiamy naszego kolegę. Pozdrawiamy tak, Darka. Kolegę po fachu. Pozdrawiamy cię, Darku.
No tak już tak pozdrawiamy, to i może Włodka też pozdrowmy. Pozdrówmy. Farnowice? Tak. Tak, Włodek również pozdrawia. Pozdrawiam Włodek. Adam Bykmaszar. No drodzy Państwo, bardzo ważny skok teraz. No i chyba trochę zbyt agresywnie. Ale nieźle. Darek, jak się nie ma lubi, to wiesz. Tak, ale to mogło być troszkę lepiej jeszcze. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba powiedzieć, że jak na obecną formę Adama, chociaż pamiętamy, piąte miejsce zajął. Ale też cytując już klasyka, kiedyś to było. Kiedyś Adam był mistrzem, no ale teraz na pozycję czwartą wskakują Polacy, więc może jakiś awans na czele Finowie, potem Włosi, Katarczycy. Ja się boję, żeby to był awans ogólnie do drugiej serii. Nie no, bez przesady. Tymczasem Duńczycy. No i zupełnie inna trajektoria niż u Adama, ale odległość podobna. No ale niezła. Ta sama. 127,5. 127. I Duńczycy chyba będą za nami jednak. Będą, niedużo, ale będą. 1,7, czyli... Czyli też będzie... 1,1 punktu chyba odrobili, jeśli dobrze pamiętam. Mieliśmy 1,8, równy mecz. No to, czyli gonią. Jak tak będą gonić, to i tak nie dogonią. No nie. Peregil nam to tak by potrzebowali tak ze 200 serii. No trochę przesadziłem. Kamil Thompson. No ale teraz Norwegowie i zobaczymy tutaj. Świetny skok. Oj chyba tak. No. Oj chyba brawo, tak. Brawo, ależ kapitalnie. Proszę bardzo. 133 z wiatrem dwumetrowym w plecy. No to Darek, no, pod narty to jest ponad 140 metrów odległość. Spokojnie, jeśli chodzi o Kamil Thompsona, jeszcze tym bardziej. To nie miałbym tutaj wątpliwości. Fantastycznie. No i zobaczymy teraz, bo to będzie ciekawe. Zobaczymy jak... Cigano Jerek odpowie. Tak, jak Niemcy odpowiedzą. Więc Peregil, Kamil Thompson wyprowadza Norwegię oczywiście ponownie na pierwsze miejsce. No tylko na jak długo? Paulus Ciganoyer. No nie będzie lekko, ale Niemcy w drużynie to jest naprawdę wielka siła. Oj, chyba spóźnił lekko. Walczy Ciganoyer, ale niestety zepsuł totalnie. Zamienił się rolami z Kastelem. 120 metrów na szóstym miejscu. Ale to jest spadek. Za Polaków chyba. Za Polaków, tak. Fatalna próba w jego wykonaniu. No, wiem, fatalne to ja jestem. Ale tragicznie to wyglądało. Tragicznie to ja jestem. No i Niemcy chyba już się nie będą liczyć dzisiaj jednak. Czyli co, knockout Norwegów? Może być. Może to nie jest system KO, ale na knockout nam się zanosi. Ale popsuł, no ale... No cóż, bywa i tak. No bywa, no co zrobić. No, czyżby pierwszy konkurs Niemców poza podium? No zobaczymy, strata jaka to jest. No, a na podium Włosi. A na podium Włosi, na trzecim miejscu. No a został im Crisetti. Natomiast Norwegowie 13,7 przewagi nad drugą. Ale i teraz tak patrzę, że my nie mamy wcale dużej straty do drugiego miejsca. No nie. No tylko Janusz musi lepiej w tej drugiej serii. No i Mikołaj teraz jeszcze tak dołożyć do pieca. Rosjanie. A, tutaj to raczej wszystko czarno na białym. Nie, ale on Cetirkus. To jest jednak lider, a jak na lidera przystało, podskoczy zdecydowanie najdalej z Rosją, oczywiście. Czy zdecydowanie to nie przesadzajmy, ale... Nie no, zdecydowanie, nikt z Rosją nie osiągnął 120 metra. A, no to tak, to masz rację. 117, 115, 119,5, więc to już na przykład dla takiego Bartłomieja Falaska, no to jest... Kosmos. Pułap nieosiągalny. Tak. No a my spójrzmy tutaj jeszcze na tych, którzy nam się liczą w walce o awans, to tutaj mamy Norwegię, Finów, Włochów, Katarczyków, Polaków, Niemców, Duńczyków, Czechów, no i Czesi z Japończykami się biją, reszta już bez szans, więc będzie ciekawy pojedynek Indyce kontra Kawasaki, a tymczasem nerki, dzisiaj nerki mają wszyscy z tyłu.
głowy. Tak na pożegnanie, żeby mieć święty spokój. Tak, tak, tak. Jutro jeszcze sobie skoczy indywidualnie, no i dwa tygodnie przerwy. Bo jak wiemy, za tydzień konkursów nie ma. To może tak specjalnie Brazylijczycy chcą jak najszybciej mieć spokój, jak najszybciej odpocząć. No, no też tak może specjalnie energii jutro się nie zakwalifikuje, zobaczymy. Tymczasem Aleksandr Kolindo, ale ma fatalny wiatr. No, ale fatalnie nie skoczył. 123 metry, przyzwoicie. Fatalny to nie jest. Fatalny to nie jest. 393,7. Na drugim miejscu Jamajczycy przegrywają oczywiście z Rosjanami. Są o 20 punktów przed Norwegią po 4 skokach. No i teraz Katar. Czwarte, wysokie miejsce Katarczyków. Przypomnijmy, Helveru, szósty w Garmisch, a potem się nie zakwalifikował. O, dobrze będzie, dobrze, wysoko, brawo! Ale się oj. I to chyba może przekreślić marzenia Katarczyków o podium. Może, bo to jednak to 20 co najmniej punktów straty. Podniósł się od razu, uderzył ręką. Śnieg wcale mu się nie dziwi, bo można się zdenerwować. Koncertowo Francuz skoczący w barwach Kataru zabrał nadzieję. A podszedł dobrze do lądowania, jednak ta prawa noga gdzieś tam uciekła. No i cóż. No i cóż. No zobaczmy, jak tutaj będzie się prezentować to dalej. No i właśnie. Teraz właśnie jestem ciekaw, czy Czesi mają szansę ich. Znaczy Indycek czy 123,5 metra, tylko potrzeba Czechom do prowadzenia. No więc to... ja bym się nie zdziwił, gdyby Katarczyków mogło jeszcze zabraknąć. A może tak być? No to czekaj, gdzie doleci Indycek? Będzie miał prowadzenie. Dobra odległość, łapa. No i Czechów mamy na pewno w drugiej serii, to jest pewne, bo są przed Katarczykami. A matematycznie jeszcze niby może nie, ale oczywiście... Są przed Katarczykami. Tak, przed Katarczykami tak, ale jeszcze zostało nam... Ale ja wiem, że reprezentacji jest jeszcze sporo, no ale myślę, że Austriacy i Słoweńcy... A bądźcie poprawni politycznie, powiedzmy, że jeszcze to nie jest pewne, choć my wiemy, że jest. Tak. Tak powiedzmy. Tak. Albo nie, bądźmy niepoprawni. Mają pewny awans. No i właśnie, ty masz rację. Katar przez ten upadek może nie być na drugiej serii, ale to byłaby sytuacja. I to po niezłych skokach, powiedzmy sobie szczerze. No i Włosi. Trzecia lokada. No to teraz Crescetti. Oby mu się też to udało. Ajajaj, troszkę spóźnił Crescetti, choć teraz ma wysokość i nieźle. No wyciągnął z tego co mógł, no. Ale dobrze, może że nie zepsuł. Więcej. No nie zepsuł, tak. Choć apetyt wiesz rośnie w miarę jedzenia. Tak, pewnie oczywiście. Chcieli coś więcej. No jeszcze cała druga seria przed nimi, nie oszukujmy się. Gorzej skoczy tylko Arturo Hitara, Lilienthal, Mendieta i Ferrari świetnie. Ale Włosi oczywiście pozostają na czele rywalizacji. Teraz Francuzi. Kuzaj, Mahmawia, Mahiron bez szans oczywiście. Mahir skok treningowy, czy tu przejrzał indywidualną rywalizacją. No i jak na trening, no to nawet nieźle. Nawet nieźle, dwie nogi, więc totalnie treningowo to wyglądało. 343,6, no i na 11 miejscu Francuzów w drugiej serii oglądać już nie będziemy. Niestety i Austriacy. Też nie, ale Foki indywidualnie powinien być mocny. No i będzie, oj jak świetnie trafił. Wow. Brawo, kapitalnie. No i może Austriacy jeszcze tutaj namieszają? Nie, trochę za dużo tego było. A, jeszcze 20 punktów straty będzie do Katarczyków. Ale 132, no jak, świetnie. No niestety, no jeden zawodnik, to tak samo, parafrazując jak kiedyś Adam Małysz u nas, no jeden zawodnik, on nic nie zrobi. Tak. Austriacy widzimy przed Rosjanami już wyraźnie, ale tak, 20... Nic to nie da. Ajajajajaj. Indywidualnie Fok najlepszy. Indywidualnie na razie najlepszy. Ale ogólnie nie będzie najlepszy, w drugiej serii nie skoczy. Ha, ha. Riku Pika Antalainen tymczasem. No i Finowie, drugie miejsce po trzech seriach. A tymczasem najmocniejszy ich punkt. No i... Nieźle. Na drodze z porą buchami. 129 metrów. 129 to oczywiście... Ale przeciętne noty. No ale to standardowo, Antalainen zawsze dostaje przeciętne noty. Tak przyzwyczaili się do tego, żeby go słabo oceniać. No i powiem ci, że gdyby nie ten Menele... Ale niedużo mają przewagi nad Włochami. No niedużo. 5,7.
Czyli w drugiej serii co Darek, włosko-fińska walka, a to się zanosi. No bo nie chce mi się wierzyć, że Norwegowie dadzą sobie jeszcze coś tutaj namieszać. No i teraz Japończycy. Zobaczymy, czy wyprzedzą ten Katar. Jeżeli będą co najmniej na miejscu czwartym po tej próbie, to mimo dobrych skoków Katarczyków nie będzie w drugiej serii. Kawasaki! Ważny skok dla Japonii. No, chyba. Oj, jakoś nisko strasznie. Nisko wyszedł. No chyba nie. Chyba piąte, jednak piąte. No więc z głowy. Z głowy. No słabe ostatnie skoki Kawasakiego i dzisiaj to tylko i wyłącznie się potwierdza. A więc Katar się wybronił. No i powiedzmy sobie szczerze, sprawiedliwie. No tutaj jednak muszę Kawasaki sporo dorzucić. Więc Katar w drugiej serii będzie. Teraz znowu skok treningowy. Jaka debilek. Boże, jaki tam regres u tych Słoweńców. Numer 11, 13 pozycja. Będzie bronił mistrzostwo świata u siebie na letalnicy. A może to zasłona dymna przed mistrzostwami u siebie? Nie, no, trudno powiedzieć. Nie, wierzyć, że cała czwórka skacze przeciętnie, a nawet przeciętnie. Słodutko. No i Polacy, Mikołaj Jarosław. 134,5, żeby objąć prowadzenie. Może jest w stanie. No, to wygląda obiecująco. Myślałem, że będzie trochę dalej. No, to jest dobry skok Mikołaja Jarosława, choć oczywiście liczyliśmy na troszkę więcej. Co próbę nasi poprawiali. Oby tak samo było w drugiej serii. Jesteśmy na pozycji trzeciej, teraz Dania, Kaimo Ortensen, no dzisiaj oni z wielkiego nie będą się bili, raczej tylko ta druga seria. Ale dobrze trafił Ortensen, No, siódmy! Za Japonią! Ale sytuacja, nie ma Danii w drugiej serii, ale to zepsuł. No i to jest już niespodziewane, to jest sensacja. Przecież oni wygrali w Charachowie. No i tu się, Darek, otwiera szansa dla naszej drużyny, żeby troszeczkę do Duńczyków klasyfikacji generalnej zrobić. Ale za mocno, no zobaczmy, jaka fatalna pozycja w locie. Zlądowanie na dwie nogi. No dobrze, a więc Duńczycy z głowy. No z dwójki Norwegia. I Niemcy mogą przejść tylko jedni, a więc niestety Japonia w drugiej serii jednak. Ha, o 3-3 Duńczycy przegrali. No więc można powiedzieć, że to co im kiedyś los dał, teraz zabrał. No bo no tak, Park City o 1/10 weszli, teraz o 3 punkty przegrywają. Więc wszystko w historii się wyrównuje. Bilans szczęścia 10-0 można powiedzieć. Teraz Johan Remen Evensen i Norwegowie. Oj, ale to jest Evensen. Wyratował, ale... Ale to będą minimalne przewagi tutaj, 123 metry, jak na Evensena to jest... Bolczy poważnie, zepsuł ten skok. Zepsuł. Ja tak myślałem, że będziesz gruchnie podobnie jak Ortensen. No ale doświadczenie wyciągnął, ale spóźnił. Przed skokiem to ja myślałem, że on gruchnie jak Kamel Thompson. No, to 130 Ortensen. Leciutko. A tu proszę, no to jest następna z sensacji. Ale no, dla rywalizacji to no, luks. Tak, ale dziwny naprawdę mamy dzisiaj ten konkurs. Dziwny, już będę myślał o oglądaniu olimpiady, o jakimś piwku. O bankietach. O bankietach, tak. Ci Darek, dobrze, że jutro organizatorzy zapanowali konkurs na godzinę 17. Teraz widzę, że to była dobra decyzja. Gregor Hintzman teraz, no i 137,5, tyle nie skoczy. Ale nadrobić mogą dużo. To teraz jakie są warunki? Ale Hrynsman chyba... No trochę nadrobi. Na trochę nadrobi. Na które miejsce? Na piąte. Na piąte, 129, więc będą gonić. No i będą tuż za nami. 478. A my na czwarte. I my jesteśmy blisko tego podium. Włosi, ale powiem ci szczerze, że... paradoksalnie to Włosi nawet do Norwegii trochę odrobili. Ale gdyby ten Crescetti tutaj skoczył te kilka metrów dalej, to no te 3 metry dajmy na to.
1,8 powiedzmy za mecz, to masz 3,6, 5,4 punktu, byliby no już praktycznie przed finami. Tak jest. A jeszcze wiadomo, dłuższy skok to wyższe troszkę oceny sędziowskie. Czyli no te 3 metry Kliszetti dokłada i są przed finami. Są przed finami. No więc tak, Katarczycy, no powiedzmy sobie szczerze, możemy ich lubić, nie lubić, ale sprawiedliwie, że są w drugiej serii. Tak, ale dziwi, ale zarazem cieszy wysoka pozycja Czechów. Tak, oczywiście, że tak. 6 miejsce, znakomita postawa pod pierwszych Franciszka Jerza. Duńczyków nie zobaczymy, to jest sensacja. Austriaków nie ma, to już nie jest sensacja, bo Austriacy skaczą tak słabo. Absolutnie. Tak jest, Rosjanie. Klasycznie, a Jamajka. I popatrz, gdzie jest Słowenia. Wow, za Jamajką. Za Jamajką! Słowenia, mistrzowie świata w lotach za Jamajką. Boże, wygrali się tylko i wyłącznie z Francją i Brazylią. No to jest wstyd. Żenujące. Żenujące, tak. To jest znak czasów, można powiedzieć, taki delikatny. No cóż, my cieszymy się natomiast... No chyba po prostu, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze wracając jeszcze chwilkę ci przerwę, wracając właśnie do Słoweńców, chyba potrzebna jest po prostu zmiana warty. Nowa miotła. No chyba tak, choć teraz no, bez sensu byłoby zmienianie przed Mistrzostwami Świata. No tak, teraz to już bez sensu, ale przed następnym sezonem powinni się nad tym zastanowić. Drodzy Państwo, więc pierwsza część rywalizacji za nami, na drugą zapraszamy o 12:20. Póki co to tyle, kłaniamy się.